Dzień dobry. Cześć, dzień dobry, witajcie. Głośniej. Dzisiaj mamy bardzo ważne zadanie, ale zanim je zaczniemy, to kilka słów wam powiem, cóż to się u nas dzieje. Żona mnie zmobilizowała do tego, żeby więcej pisać do was na grupie. Dlatego, że są pytania od was, takie ogólne, które wymagają jakiegoś wsparcia i żeby ktoś na nie odpowiadał. Ona już troszkę jest niedysponowana, więc musicie je wybaczyć. Więc staram się od paru dni, jeden, dwa, jakieś komentarze powrzucać. Ale czytam, dużo czytam. Jak nie odpisuję, to czasami lajkuję. Więc idzie to w tą stronę, że coraz bardziej się angażujemy. I cóż, dzisiaj pierwszy w życiu chleb. Będziemy dzisiaj piekli chleb. Z kucharzem Krzysztofem. Kucharzem w cudzysłowie. I co masz? Chlebek razowy. Na własnym zakwasie. Tak. Z mąki razowej, żytniej. Z mleko Melwity. Tak. Kilogram. Wsypujemy do michy. Nam się to będzie kurzyć, ale tak jest. O, jak się kurzy ty. Do tej mąki dodajemy zakwas. Czekaj, bo to jak się kurzy. Zakwas. Od tej mąki. No. Który? A jak powinien wyglądać zakwas? Co powiesz wszystkim? Musi mieć co? Musi mieć bąbelki. Bąbelki. Musi mieć piękne bąbelki, tak. I ten ma, proszę, jakie ma tutaj bąble. Tak, i tu ma. Rzucamy go całego. Ale słoik wykorzystamy za chwilę jeszcze, tak? Tak. Teraz żona mi musi pomagać, bo inaczej to się zakopie. No to dolewamy, poprosimy trochę wody. Wody. Proszę pana. Łyżka by się jeszcze jedna przydała. I zaczynamy bełkać, tak? Mhm. Około litra wody, ale patrzymy na gęstość. Jeszcze, tatuś, jeszcze. Coś nam dużo tego chleba wyjdzie. Chleba naszego poprzedniego nam wyjdzie. O, tak. Wiecie, od razu dosypię tutaj łyżeczkę stołową soli himalajskiej. Nie próbujcie tego robić samemu, na pewno nie będziecie mieli trzeciej ręki, więc... Mów coś, jak tam na tym wychodzeniu z diety rośnij u ciebie? Rośnij, chlebku, rośnij. Mów, co trzeba mówić do chlebka właśnie, że się go kocha, że jest... Że będzie piękny, wyrośnięty. Emocje są bardzo ważne, bardzo ważne. To nasze życie to emocje. Głośno. Słychać mnie tu, słychać. Tatuś ma trochę problem z tym, że za cicho mówi, bo ma taki spokojny, stonowany głos. Nie to, co jego żona krzycząca. Wychodzę z założenia, że jak ktoś ma usłyszeć, to usłyszy. A jak to nie dla niego, to chociażby mi się darł, to i tak do niego nie trafi. Czy nie jest za gęste? Zastanawiam się, czy nie jest za rzadkie. Nie, za rzadkie. Dobra. I teraz przekładamy do słoika, po pół słoika litrowego, resztę, żeby zakwas dalej rósł.
tak? Bo to jest taki uniwersalny zakwas. Jak już się go raz zrobi, to później on już cały czas jest. Już go nie trzeba produkować przez 2 tygodnie, tylko on już będzie mógł rosnąć 24 godziny i jest gotowy. Tak naprawdę co 24 godziny możemy piec chlebek. Okej, styka. Dolejemy troszkę wody. Pomagam trochę. Wymieszaj. On się wtedy robi taki rzadki. Zakwas musi być trochę rzadszy, konsystencja zakwasu musi być rzadsza, żeby ładnie rósł w słoiku. Czasami nawet uciekał ze słoika, bo takie są zdarzenia. Pokaż mi ten zakwas teraz. Zakwas jest taki jak mleko. Tylko tak, patrzy, kiedy się odwrócimy. Dokładnie. Okej. Zakwacamy. I rośnie zakwasiku. Dobra. Teraz wymieszaj tak, żeby było... Dlaczego łyżką, a nie ręką? Dlatego, że jest ta konsystencja jest na tyle jeszcze luźna, że ręką byłoby niefajnie, było tak nie za bardzo. A łyżką, jeżeli byśmy wyrabiali ręką, to byłby jak kamień, bo to by znaczyło, że mamy więcej mąki. Dorzucamy ziaren, siemię lniane. To, co się chcemy. Dzisiaj rzucamy siemię lniane. 2 Okej. Garści. 2 garstki. Takie moje. Wymieszamy. Jak ta konsystencja? Rewelacja. Na uszu myślisz, że dobra? Rewelacja. Tego chleba życzyć najlepszemu piekarzowi. Okej, okay. Blaszkę mamy przygotowaną. Tak, ja tutaj jak Adam Słodowy przygotowałem sobie wcześniej blaszkę. I teraz cóż, będzie trzeba ją napełnić. Potrzebujesz większej łyżki? Będzie potrzebna większa łyżka, ale trudno, najwyżej trochę powiosłuję. O, chyba jest tak w zmywarce. Jak nałożysz ten zakwas, to co ten chleb do brytwanki, to co potem mężu musisz zrobić, pamiętasz? Oczywiście, ja mam pamięć jak słoń. Odpowiedz mi szybko! Trzeba do niego pięknie się pomodlić, czyli porozmawiać z nim i poprosić go o to, żeby był dobry, zdrowy i pięknie nam wyrósł. No i jeszcze musimy go przykryć na 12 godzin na noc pod ściereczką, żeby sobie sam urósł w ciepłym miejscu, tak? Tak, tak. Ważne jest, żeby to miejsce było ciepłe, żeby nie było różnicy temperatury. Jak otworzycie albo śpicie przy otwartym oknie, to nad ranem zazwyczaj jest zimno i to może spowodować, że po prostu ten chlebek nam nad ranem może opaść. A tego byśmy nie chcieli. Więc wybieramy takie pomieszczenie, które jest ze stałą temperaturą. Jak to nam wyrośnie, to nam ucieknie. Będziemy łapać.
Okej. Okay. I taki... Taki oto chlebek zostawiamy do jutra rana, do wyrośnięcia pod przykryciem, pod ściereczką. I jutro dalszy ciąg. Chlebek na zakwasie po 12 godzinach wyrósł bardzo ładnie. Wygląda o tak. Pięknie. Teraz idzie do piekarnika. Mamy ranek. No, piękny. Piękny wypiek, kochani, wyszedł. Po prostu fantastyczny. Mój pierwszy chlebek, a tu proszę. Takie dzieło. Jestem z niego dumny. Myślę, że będzie smakował tak samo. Teraz go przekroję Wam, tak na boku. Zobaczymy, co w nim drzemie w środku, jak go przekroisz. Żeby łatwiej. Jest jeszcze taki cieplutki. Było. Jest ciepły. O, jeszcze jest zbyt świeży. Tak. Ale słychać, jak się kroi, że chrupiąca skórka. Chrupiąca skórka. Piękny, fajny. O, tak. Super. Właśnie chciałam. O, bardzo fajny wyszedł i to jest właśnie udany chleb na zakwasie. Super smakuje, super. Kochani, jedzcie go, bo jest fantastyczny w smaku i bardzo zdrowy. I życzymy smacznego wszystkim. Smacznego. Na wyjściu z postu. Pozdrawiamy serdecznie. Pa, pa.